Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Dekoncentracja mediów oraz reforma służb specjalnych to kolejne duże reformy, które w najbliższym czasie chce przeprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. O tych planach prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie udzielonym wczoraj telewizji Trwam. Zapewnił także, że rząd nie cofnie się przed reformą sądownictwa, którą według sondaży popiera ponad 80% Polaków. Reformy, jak powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, mają zostać przeprowadzone praktycznie we wszystkich resortach. Jeżeli chodzi o takie duże reformy, to z całą pewnością przed nami stoi kwestia dekoncentracji mediów. Też będzie na pewno bardzo silny opór. Rząd planuje ograniczenie procentowego udziału w mediach kapitału zagranicznego. Niemal 80% gazet to dziś kapitał zachodni, z czego 75% niemiecki. Repolonizacja nie będzie oznaczać odbierania niczego na siłę, ale po przekroczeniu wyznaczonego progu firmy zagraniczne będą musiały odsprzedać część udziałów. Ta zmiana, zdaniem politologa Bartłomieja Orła, wydaje się być bardzo potrzebna i społecznie akceptowana. Wyraźnie pokazuje to list pana Marka Dukana, szefa koncernu Rieger Axel Springer, do polskich dziennikarzy tego koncernu, który instruował ich tak de facto, jak mają pisać, jak mają się zachowywać, jeżeli chodzi o konflikt opozycji i rządu. Prawie gotowa jest już reforma służb specjalnych. W podkomisji znajduje się też projekt reformy służb dyplomatycznych. Skutecznie realizowane mają też zostać plany gospodarcze, których pilnuje Ministerstwo Rozwoju. Duży nacisk Prawo i Sprawiedliwość ma położyć m.in. na uszczelnianie systemu podatkowego. Zdaniem prezesa PiS ten system mocno kuleje. Tutaj musimy jeszcze niejedno uczynić po to, żeby w Polsce było sprawiedliwie, bo niepłacenie podatków to jest po prostu pewien akt niesprawiedliwości. A mówię tutaj przede wszystkim nie o jakichś ludziach ubogich, czy nawet średnio zarabiających, tylko mówię o tych, którzy mają bardzo dużo i nie chcą płacić podatków. Pewne sprawy zgodnie z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego zostaną odłożone po wyborach w 2019 roku. Część reform ma być uzależniona od sytuacji gospodarczej Polski. Jeśli ta będzie dobra, wówczas zostaną wprowadzone główne, o charakterze prospołecznym. Każda reforma PiS ma być realizowana przez ludzi uczciwych, wyraźnie zaznacza prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś, kto działa w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, wszystko jedno, czy jest w spółce Skarbu Państwa, czy w administracji państwowej, czy w samorządzie, musi być uczciwy. Realizacja wielkiego planu rozwoju gospodarczego Polski spotyka się z uznaniem ekonomistów, którzy z nadzieją patrzą na plany obozu rządzącego i polepszające się wskaźniki gospodarcze. Rząd powinien przejść do uszczelnienia systemu podatku dochodowego, ponieważ w tych podatkach, jak widzimy, dochodzi do bardzo dużych nadużyć oraz transferu dochodów, a z kapitałów za granicę, co niestety odbija się negatywnie na polskim budżecie oraz Polakach. Jarosław Kaczyński zaapelował jednocześnie do wszystkich osób, które chcą tej dobrej zmiany w Polsce, żeby byli w tej sprawie zjednoczeni. Prezes PiS chce wyciszenia emocji wokół sprawy prezydenckich wet. Współpraca Kancelarii Prezydenta, większości parlamentarnej, niezależnej prawicy daje szansę, że te reformy zostaną przeprowadzone, bo te reformy są ze sobą ściśle powiązane, one stanowią pewną integralną całość. Ale też trzeba po prostu wyciągnąć wnioski z dotychczasowych prób przeprowadzania reform. Myślę tutaj głównie o reformie sądownictwa. One muszą być w jakiś sposób jeszcze bardziej konsultowane, wyjaśniane społeczeństwu. Ostatni sondaż przeprowadzony przez Ipsos pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość może dziś liczyć na 38% poparcie. Instytut Pamięci Narodowej dąży do dekomunizacji wojskowych powązek. Jednym z kroków, jak informuje nasz dziennik, może być likwidacja monumentalnego nagrobka Bolesława Bieruta. Aleja Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach, a na jej końcu monumentalny grobowiec. Grobowiec Bolesława Bieruta, agenta NKWD, który w Polsce po 1944 roku instalował komunizm. Bierut jest przecież uosobieniem stalinizmu w Polsce. Bierut odpowiedzialny był za walkę z podziemiem niepodległościowym i z Kościołem. To na jego polecenie aresztowano księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. To on firmował powszechny terror. Polskie środowiska patriotyczne od wielu lat apelują o likwidację tego grobowca i przeniesienie prochów byłego pierwszego sekretarza KCPZPR w inne mniej eksponowane miejsce cmentarza.
Czas skończyć z gloryfikowaniem oprawców, mówi radny Warszawy Filip Frąckowiak. Nie może być tak, że Bolesław Bierut i inni komunistyczni działacze umacniający władzę sowiecką w Polsce mają groby większe, mają łąki przed tymi swoimi grobami, mauzolea, a żołnierze wyklęci są stłamszeni w małych klitkach. W pobliżu grobowca Bieruta znajduje się w kwaterze Eł powstały kilka lat temu panteon żołnierzy wyklętych. To tu na tak zwanej łączce przez ponad 70 lat spoczywały w bezimiennych grobach ofiary komunizmu bohaterowie podziemia niepodległościowego. Bierut jako prezydent mógł wielu z nich uratować, ale tego nie zrobił. Miał prawo łaski, korzystał z niego, tak jak wiemy, czyli nie korzystał. Na Powązkach Falei Zasłużonych poza grobowcem Bieruta są także grobowce Wiesława Gomułki i Juliana Marchlewskiego. One także powinny być przeniesione, mówią przedstawiciele organizacji patriotycznych. Jak nie ma miejsca dla hitlerowskich zbrodniarzy na Alejach Zasłużonych polskich nekropolii, tak samo ich nie ma miejsca dla sowieckich zbrodniarzy. W Polsce 28 lat po przekształceniu PRL w III RP nadal w wielu miejscach są pozostałości po komunistycznej propagandzie. Ma to zmienić ustawa o zakazie propagowania komunizmu. Dekomunizacja powinna zostać dokładnie zaplanowana, dodaje historyk profesor Wiesław Wysocki. Dekomunizacja musi być też bardzo konkretna, rzeczowa i możliwie dogłębna, bo wtedy będzie gwarantem tego, że będziemy sięgać do tego, co polskie. W tej chwili samorządy zmieniają nazwy ulic, placów, których patronami są komuniści lub organizacje komunistyczne. Już niedługo prawo pozwoli na usuwanie pomników, obelisków, popiersi czy tablic gloryfikujących komunizm. Nie będzie ono obejmować cmentarzy. Ponadto jeśli jest uiszczana opłata za miejsce na cmentarzu, polskie prawo nie zezwala bez zgody rodziny na przenoszenie grobów. Hanna Gronkiewicz-Waltz ciągle unika stawienia się przed Komisją do Spraw Reprywatyzacji. Za czterokrotną nieobecność w sumie prezydent Warszawy musi zapłacić 12 tysięcy złotych. Nic jednak nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie zmieniła zdanie. Jedno z podstawowych pytań, jakie członkowie zamierzają zadać prezydent stolicy, dotyczy wpływania przez nią na decyzje reprywatyzacyjne. Hanna Gronkiewicz-Waltz od początku istnienia komisji konsekwentnie ją bojkotuje. Wpierw twierdząc, że to organ niekonstytucyjny, a obecnie utrzymując, że nie może być stroną postępowania przed komisją. Sebastian Kaleta zwraca uwagę na to, że wysyłając swoich pełnomocników na rozprawy, prezydent Warszawy kompromituje swój urząd i naraża budżet miejski na niepotrzebne koszty. Członkowie komisji nie wykluczają kolejnych kar finansowych. Jeśli będziemy prowadzili kolejne rozprawy, na pewno będziemy takie prowadzili, będziemy wzywać panią prezydent, to jeśli konsekwentnie będzie uchylać się od obowiązku stawiennictwa przed komisją. Osobiście, jeśli inny członek komisji nie złoży takiego wniosku, ja na pewno będę składał. Polityczne zaplecze Hanny Gronkiewicz-Waltz konsekwentnie ją broni, mówiąc, że komisja jest niekonstytucyjna i ma charakter politycznej zemsty. Hanna Gronkiewicz-Waltz w żaden sposób nie bojkotuje komisji weryfikacyjnej. Mimo, że jest to ciało niekonstytucyjne, sprzeczne z polskim prawem, to miasto stołeczne Warszawa na komisji jest reprezentowane przez osoby posiadające upoważnienia Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tyle, że komisja weryfikacyjna działa na podstawie prawomocnej ustawy, a jej decyzje odwracają skutki dzikiej reprywatyzacji, za którą odpowiedzialność ponosi kierowany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz warszawski ratusz. Barbara Dolniak z Nowoczesnej sugeruje, że prezydent stolicy ma prawo do własnej oceny komisji. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz podejmuje w tej kwestii swoją własną decyzję i w takiej kategoriach to stanowisko należy oceniać. Według Wojciecha Bakuna z Kukiz15 Hannie Gronkiewicz-Waltz nie chodzi o porządek konstytucyjny, ale o uniknięcie publicznego przesłuchania. Jeżeli na tą komisję potrafią się stawić wysocy rangą urzędnicy państwowi, pani prezydent jak najbardziej, żeby zachować powagę swojego urzędu, ale też przede wszystkim, żeby zmyć z siebie odium jakiejś takiej niepewności co do działań Urzędu Miejskiego, Urzędu Warszawy, powinna się stawiać. Złożenie zeznań przed komisją przez Hannę Gronkiewicz-Waltz może pociągnąć za sobą konsekwencje prawnokarne, uważa publicysta Mirosław Król. Dlatego woli wypowiadać się w mediach, nie ponosząc konsekwencji za swoje słowa. Wybór dokonany przez panią prezydent Warszawy, znaczy wybór w tym sensie, żeby jednak nie stawać przed komisją weryfikacyjną, no, podyktowany jest jednak lękiem przed tym, iż po takim przesłuchaniu przed komisją weryfikacyjną zostaną wobec niej
postawione zarzuty. Jeszcze przed rozpoczęciem prac komisji weryfikacyjnej Hanna Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie podkreślała, że nie miała wiedzy o działaniach swych podwładnych w zakresie reprywatyzacji. Miała być przez nich wprowadzana w błąd. Zeznania złożone przez byłych urzędników ratusza zaprzeczają jednak tym twierdzeniom. Krzysztof Śledziewski z Biura Gospodarki Nieruchomościami oświadczył pod przysięgą, że prezydent Warszawy domagała się zmiany decyzji reprywatyzacyjnej przynajmniej w jednym przypadku, a także, że chciała przeglądać akta spraw reprywatyzacyjnych. Od wtorku przyszłego tygodnia rozpoczyna się składanie wniosków, które mają przedłużyć wypłatę zasiłku 500+. Obecny okres zasiłkowy kończy się 30 września. Niezłożenie wniosków spowoduje kłopoty w uzyskaniu październikowego świadczenia. Na złożenie nowego wniosku zasiłkowego w ramach programu 500+ mamy cały sierpień. Jeśli zmieścimy się w tym czasie, wówczas wypłata świadczenia do 31 października nastąpi bez przerwy w ramach kontynuacji. Jeżeli jednak się spóźnimy i wniosek wypełnimy we wrześniu, to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada. Świadczenie będzie jednak w podwójnej wysokości z wyrównaniem za październik. Kłopot pojawi się, gdy spóźnimy się o 2 miesiące i wniosek złożymy dopiero w listopadzie. W takiej sytuacji nie będziemy mogli liczyć na wyrównanie świadczenia za poprzednie miesiące. Od początku 2017 roku do czerwca na program 500+ wydano ponad 12 miliardów złotych. Program obejmuje prawie 58% dzieci do 18 roku życia. W sumie uprawnionych rodzin jest więcej niż 2,5 miliona. Polskie stocznie wybudują 10 promów dla polskich armatorów, zapowiada Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To jeden z elementów odbudowy polskiego potencjału morskiego, który został zaprzepaszczony w ostatnich dziesięcioleciach. Koalicja PO-PSL przemysł stoczniowy w Polsce uznawała za nierentowny i prowadziła do jego likwidacji oraz sprzedaży. Tymczasem branża ma oddolny popyt, a ruch na Bałtyku jest na tyle duży, że może przynieść wymierne korzyści. Dlatego też konieczne jest odbudowanie polskiej gospodarki morskiej, między innymi przez współpracę polskich armatorów z rodzimymi stoczniami. Do niedawna polscy armatorzy budowali w Chinach. No nie ma żadnych podstaw ku temu, abyśmy twierdzili, że nie mogą budować tego w polskich stoczniach. I to jest jak gdyby ten krok, który musi otworzyć dopiero cały rozwój przemysłu stoczniowego. Podkreśla minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk i zapowiada duże inwestycje. W okresie 2-2,5 roku będziemy w stanie dokończyć pierwszy ROPAX, pierwszy prom dla polskiej żeglugi bałtyckiej, który dopiero otwiera cały proces inwestycyjny. Takich promów zakładamy, że będzie wykonanych około 10. Obecnie rynek promowy jest jednym z najlepiej rozwijających się obszarów transportowych, na którym swoją obecność chce zaznaczyć polska żegluga morska. Jak mówi wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, niewiele brakowało, by przedsiębiorstwo zostało sprzedane za rządów PO-PSL. Polska żegluga bałtycka jeszcze na pół roku przed wyborami 2015 roku była gotowa do sprzedaży, bo nasi poprzednicy twierdzili, że to się nic nie opłaca. Chciano sprzedać kurę znoszącą złote jajko. Po wyborach dług przedsiębiorstwa został zrestrukturyzowany, a zarząd robi wszystko, by załoga miała pracę. Rząd chce też rozwijać polskie porty morskie oraz transport rzeczny. A teraz o ataku nożownika w Niemczech. Terrorysta w centrum handlowym w Hamburgu zabił jedną osobę i ranił kilka kolejnych. Wszystko wskazuje na to, że był to islamski terrorysta. Do ataku doszło w centrum handlowym w Hamburgu. Terrorysta, według relacji świadków, krzycząc Allah Akbar, rzucił się z maczetą na klientów, zabił jedną osobę i ranił 5 kolejnych. Na miejscu szybko pojawili się antyterroryści z bronią maszynową. Teren został odgrodzony. Sprawca, uciekając, atakował przechodniów. Ścigający go świadkowie zdarzenia obezwładnili go wspólnie z policjantami po cywilnemu w pobliżu miejsca zdarzenia. Niemieckie media informują o islamistycznych pobudkach ataku. Policja poinformowała, że sprawca działał sam i nie miał wspólników. Amerykański Senat poparł pakiet sankcji wobec Rosji, Iranu oraz Korei Północnej, który obejmuje nie tylko firmy, ale też ich kontrahentów. Uderzy to w zachodnie przedsiębiorstwa współpracujące z Rosją, m.in. uczestników projektu Nord Stream 2. W odwecie Rosja wprowadza restrykcje wobec amerykańskich dyplomatów. Po stronie Moskwy staje Komisja Europejska, która także chce walczyć z wprowadzanymi sankcjami.
Najpierw Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która wprowadziła nowe sankcje wobec członków rządu Rosji w odpowiedzi na próby wpłynięcia na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2016 roku. Rozszerzono zakres restrykcji ekonomicznych dotyczących amerykańsko-rosyjskiej wymiany inwestycyjno-handlowej. Teraz te regulacje poparła zdecydowana większość amerykańskich senatorów. Stany Zjednoczone Ameryki muszą wysłać silną wiadomość do Władimira Putina i innych agresorów, że nie będziemy tolerować ataków na naszą demokrację, powiedział republikański senator John McCain. Biały Dom nie ukrywał, że jest przeciwny nałożeniu nowych sankcji na Rosję, tłumacząc, że administracja chce zachować elastyczność w polityce wobec Kremla. To rodzi pytanie, czy amerykańska demokracja faktycznie nie przeżywa jakiegoś kryzysu, bo mamy tutaj system demokratyczny, polega na pluralizmie. Na pluralizmie politycznym, a więc że zakładamy, że dwie partie czymś się między sobą różnią. Okaże się, że establishmenty obu partii są ze sobą dość spójne, złączone i de facto w pewnym sensie uniemożliwiają czy utrudniają panu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, posiadającym najsilniejszy demokratyczny mandat, do prowadzenia takiej polityki zagranicznej, jaką uważa za stosowne. Mówi politolog dr Mirosław Chabowski. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiada, że Rosja z czasem odpowie na amerykańskie sankcje gospodarcze, ale jej reakcja będzie zależała od ostatecznego brzmienia ustawy Kongresu USA wprowadzającej te restrykcje i ich zakresu. Ale w pewnym momencie będziemy musieli odpowiedzieć. Nie da się bez końca znosić obraźliwych zachowań wobec naszego kraju. Reakcja będzie zależała od ostatecznego brzmienia ustawy Kongresu USA wprowadzającej te retorsje i ich zakresu. Szef MSZ Niemiec Sigmar Gabriel oświadczył, że w żadnym wypadku nie zaakceptuje amerykańskich sankcji przeciwko europejskim firmom współpracującym z Rosją. Historyk profesor Włodzimierz Osadczy wskazuje na dużą wagę sankcji dotyczących sfery energetycznej. Wiadomo, iż transportowanie surowców do Europy jest tradycyjnym mechanizmem wpływu Rosji na sytuację polityczną w Europie. Z innej zaś strony wiemy, że jest też konkurencja biznesowa i Stany Zjednoczone mają zamiar opanować rynek europejski gazu. Stąd też sankcje te, o których mówimy, mają różne odsłony polityczne i gospodarcze. Zaangażowane we wspólne z Rosjanami przedsięwzięcia państwa europejskie krytykują ustawę, gdyż wprowadza ona tak zwane sankcje eksterytorialne. Oznacza to, że USA mogą objąć zakazem sektorowym nie tylko firmy rosyjskie, ale i europejskie, gdy te będą współpracować z Rosjanami w obszarach objętych restrykcjami. Dotyczy to zwłaszcza energetyki. Problemy mogą mieć nie tylko firmy, które budują rosyjskie rurociągi, ale też je remontują, dostarczają części zamienne albo też biorą udział w finansowaniu. W bardzo mocnym, bardzo szerokim zakresie dotknie także przedsiębiorstwa unijne czy państw członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza konsorcjum budujące Nord Stream 2, ale także i przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego oraz porty i systemy transportowe państw europejskich. Zwłaszcza tutaj ofiarą będzie gospodarka niemiecka, która stanowi to centrum gospodarczej współpracy z Federacją Rosyjską. Mówi politolog profesor Piotr Mickiewicz. Zagrożonych jest przede wszystkim 8 dużych projektów: Nord Stream 2 oraz Nord Stream 1, a także 2 gazociągi podwodne: Blue Stream pod Morzem Czarnym z Rosji do Turcji oraz CPC pod Morzem Kaspijskim. Oprócz tego rurociągi na Kaukazie, eksploatacja pola naftowego w Azerbejdżanie oraz złoża gazu w Egipcie. To także 2 rosyjskie terminale skraplania gazu na Bałtyku i Sachalinie. O godzinie 21.20 po apelu jasnogórskim przekażemy Państwu kolejne informacje. Już teraz na nie zapraszam i do zobaczenia.